tym miejscu znajduje się przejście dla pieszych. Definiujemy obszar detekcji w momencie, kiedy w obszarze detekcji przed przejściem pojawi się pieszy, kiedy kamera rozpozna, że zbliża się on do przejścia dla pieszych, jest aktywowane światło zielone dla pieszego. Mieliśmy wnioski mieszkańców Gdyni. Mieliśmy wnioski również policji, że tutaj przydałoby się przejście bezpieczne. Mieliśmy wnioski również policji, że tutaj przydałoby się przejście bezpieczne. Sygnalizacją świetną. Podjęliśmy decyzję, pan prezydent Wojciech Szczurek podjął decyzję, że zrealizujemy tutaj tę inwestycję. Ta inwestycja prawie 500 tysięcy złotych, ale nie liczy się, że taka duża kwota, bo tutaj przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo.